Gdyby przeprowadzić sondę uliczną, kim jest Tadeusz Bożusiak, najczęściej padającą odpowiedzią byłoby nie wiem. Tytułu najpopularniejszego Polaka również by nie zdobył. Zdobył natomiast 8 tytułów mistrza Polski w trialu, 6 tytułów mistrza świata w Super Enduro, 5 tytułów mistrza Ameryki w Endurocrossie, wygrał najtrudniejszy wyścig świata Erzberg Rodeo, za pierwszym razem jako debiutant na pożyczonym motocyklu, a później jeszcze 4-krotnie jako zawodnik teamu fabrycznego Red Bulla. Lista jest długa. Teraz mieliśmy okazję zobaczyć go na żywo w Gliwicach podczas finału Mistrzostw Świata Super Enduro. Oczywiście nie wystąpił tam sam. Razem z nim startował m.in. nasz drugi utalentowany rodak, którym jest Dominik Olszowy oraz światowa czołówka tej dyscypliny sportu. Zapraszam na relację. Tak, w Polsce. Arena w Gliwicach. To właśnie tutaj dzisiaj odbędzie się finał Mistrzostw Świata Super Enduro 2023. Na to, co tam widać w dole, składa się 1000 ton ziemi, 250 ton kamieni, dwie wywrotki piasku, dwumetrowe opony i wielkie betonowe bloki. O ja. Super Enduro. To już czwarta arena w Polsce i jak zwykle wypełniona podbrzegi. Bardzo się cieszę, że jesteście z tym sportem, z naszymi zawodnikami. Życzę Wam wszystkich wspaniałych emocji, bezpiecznych zawodów zawodnikom i bawimy się po prostu świetnie dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Już podczas pierwszego z trzech wyścigów mistrzem świata został Brytyjczyk Billy Bolt. Za nim uplasował się kolejny Brytyjczyk, Johnny Walker. Ale do ostatniego momentu nie było jasne, kto zgarnie brąz. Przed finałem w Gliwicach na trzecim miejscu w generalce był Amerykanin Cody Webb z przewagą tylko 4 punktów nad Tadym Bożusiakiem. Po pierwszym wyścigu różnica punktów wynosiła już tylko 2 oczka, ale po drugim znowu 5 punktów na niekorzyść Tadka. Decydujący okazał się trzeci start. Po zaciętej walce, upadku Webba, przewagę uzyskał Tadi, zdobywając tytuł drugiego wicemistrza świata w Super Enduro 2022-23. Na 5. miejscu ukończył rywalizację debiutujący w klasie Prestige Dominik Olszowy. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia obydwaj zawodnicy.
Przede wszystkim gratuluję trzeciego miejsca. Wyścig niesamowity. Czy liczyłeś na więcej, czy jesteś pozytywnie zaskoczony, rozczarowany? Znaczy, zaskoczony może nie jestem. Miałem trudny sezon. Przyjechałem pierwszą do Krakowa z kontuzją, prawda, po 2 miesiącach praktycznie bez jazdy, bo złamałem dłoń w Stanach. Także to była taka lekka obsówka i powoli budowaliśmy formę i przed tymi zawodami byliśmy bardzo blisko z Kodym i wiedziałem, że pojadę wszystko, żeby próbować walczyć o trzecie miejsce i udało się, także jestem mega zadowolony. Występy przed polską publicznością dodają skrzydeł, czy jest większa presja? Jak to się wygląda? Presja zawsze jest, prawda, przed własną publicznością, ale jest to pozytywna presja. Ja się ścigam od większości swojego życia, także jest to dla mnie standard, jazda pod presją, chociaż muszę przyznać, że nie jest to nic łatwego. Motocykl jest kompletny, przygotowany, gotowy. Czy jest jeszcze rzecz, którą chciałbyś w nim zmienić, poprawić? W motocyklu zawsze można coś poprawić, prawda? Dzisiaj na przykład na ostatni wyścig zmieniliśmy ustawienie w oponach i ten ostatni wyścig się jechał mi dużo wygodniej, dużo lepiej, dużo mniej musiałem się szarpać z tym motocyklem. Także zawsze można coś poprawić, słuchajcie. To jest niekończąca się, prawda, walka. Może nie walka, walka o 10 sekundy, nie? Bo te motocykle są świetne, wszystkie. Tylko my te różnice to mówimy, jeżeli, prawda, urwiemy 0,3 na każdym kółku razy 10. Zgadza się, prawda? Pierwszy, drugi, pierwszy, trzeci. Także tak jest. Trudność dzisiejszej trasy? Myślę, że trasa była idealna, ziemia była perfekt, także naprawdę organizatorzy zrobili super robotę. Jakie plany po ciężkim sezonie? Odpoczywam na razie, tydzień jadę na narty, wracam do siebie, jadę do Andory, siedzę w górach, jeżdżę na nartach, bawię się z moim synkiem, odpoczywam. Później szybka operacja prawego ramienia, wyczyścimy kilka tam rzeczy, które się gdzieś mi trochę przeszkadzają. Krótkie wakacje. Później wracam do zabawy, robię te rzeczy, na które nie miałem czasu i za 2 miesiące rozpoczynamy przygotowania do Stanów, które rozpoczynają się w drugiej połowie roku. Kiedy cię zobaczymy w Dakarze? Kurczę, to jest dobre pytanie. Wiesz co, ja Dakar gdzieś tam kiedy zawsze o nim myślałem, ale to straszne ryzyko, które sobie niesie. To jest co innego jechać, tak jak większość naszych zawodników do tej pory jechało i walczyło gdzieś tam pierwszą dziesiątkę, a co innego jechać i próbować to wygrać, bo jak się jedzie wygrać, to trzeba się z rodziną pożegnać przed wyjazdem. A ja nie wiem, czy to do końca jest takie, czy chce się w tę sytuację wkładać. No nie wiem, zobaczymy. Na razie zadowolony robiąc to, co robię. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki wielkie. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Liczyłem właśnie na piąte. Jak powiedziałem sobie, jak będzie piąte, to będzie wymarzony sezon i tak się stało. Było wiele dobrych i złych wyścigów, bardzo dużo lekcji wyciągnięte. Ale co najważniejsze, jako mistrz świata junior w debiucie w Prestige. Perfect season wykonany, także to jest chyba rekordowy wynik, jaki był w historii, także dla juniora przechodzącego do klasy Prestige, także jestem mega szczęśliwy i patrzę tylko do przodu, żeby zrobić te kroki w przód, bo tutaj na tym poziomie to już jest bardzo, bardzo trudne i trzeba to wszystko mądrze rozegrać, także zmotywowany do dalszej pracy i ciśniemy w całym naszym teamie. Jak ci się jechało przed polską publicznością? To jest ciężkie uczucie tak naprawdę, żeby sobie z tym poradzić. Raz to pcha w górę, raz troszeczkę nawiera presji i jak się właśnie ustąpi tej presji, to jest jakiś błędzik, a już jest jak jakiś błędzik w Super Enduro, to już ten wyścig jest przegrany. Jak się tego nie skontroluje dobrą pozycją na motocyklu, to się tylko idzie w dół i w dół. Co było pokazane na pierwszym wyścigu, także zmieniliśmy całkowicie taktykę, wyłączyłem głowę i był tylko motocykl, ja i tor. I wtedy się jeździ najlepiej i wykręca dobre czasy, więc to ściganie jakoś idzie dużo lepiej. Na jednej z rund, prawdopodobnie w Izraelu to było, wybiłeś się szybko na pierwszą pozycję i zacząłeś uciekać. Czy presja zawodników na plecach to jest duże obciążenie, czy nie masz z tym problemu? Już nie mam, to też... Ten sezon był, tak jak mówię, na naukę poświęcony na naukę i to wyszło całkowicie dobrze. Jaki plan na nadchodzący sezon w takim razie? Bo na nadchodzący sezon jeszcze nic nie jest pewnego, także jakiś pomysł wam podam. Pomysł jest taki, żeby wystartować w hard enduro w Mistrzostwach Świata do połowy, gdzieś do Romaniaksa, może z Romaniaksem włączając włoskie Mistrzostwa hard enduro. I oczywiście moim marzeniem wyjechać do Stanów na cały sezon endurocrossu po to, żeby zrobić ten kolejny krok w przód, żeby nabrać doświadczenia właśnie z jazdy z przodu, jazdy na tej wysokiej intensywności, bo to jest w tej klasie bardzo trudne. Jeszcze raz gratuluję tego pomysłu.